W firmie Microsoft jedno z pytań, jakie otrzymują kandydaci rozmowy kwalifikacyjnej brzmi: dlaczego pokrywy studzinek kanalizacyjnych są okrągłe? Witam Cię w dzisiejszym czytelniczym czwartku, w którym głównym bohaterem jest książka Poza schematem. Zanim przejdę do opowiadania Tobie o tej książce i o badaniach, które są w niej przedstawione, proszę Cię o to, abyś wziął udział w pewnym doświadczeniu. Przygotuj sobie kartkę A4, długopis i zapisz na niej dwa słowa. Z jednej strony cegła, a z drugiej koc. Kiedy skończę Ci opowiadać o tym ćwiczeniu, zatrzymaj wideo na 10 minut i wypisz gdzieś jak najwięcej zastosowań dla słowa koc i dla słowa cegła. Dla każdego z nich z osobna. Jeżeli jesteś już po tym wyzwaniu, to zapraszam Cię do tego, aby posłuchać, jak uczestnicy tego badania poradzili sobie z tym. Cegła. Do wykorzystania w napadach rabunkowych na sklepy, do podparcia walącego się domu, do gry w rosyjską ruletkę. Żeby kołdra nie spadała z łóżka, można przywiązać cegłę do każdego rogu, do rozpłaszczania pustych butelek po Coca-Coli. Ten sam uczestnik badania formułuje użycia do słowa koc. Do przykrywania łóżka jako namiot, dodawania sygnałów dymnych jako żagiel do łodzi, wozu lub sanek, zamiast ręcznika, jako tarcza do ćwiczeń strzeleckich dla krótkowidzów, do łapania ludzi skaczących z płonących drapaczy chmur. A teraz czas na drugiego uczestnika tego samego badania. Cegła. Do budowy różnych rzeczy, do rzucania. Koc. Do okrywania się, żeby było ciepło, do gaszenia ognia, do przywiązywania do drzew i spania jak w hamaku, jako prowizoryczne nosze. Tak zaprezentowało się dwóch uczestników badania Hudsona. Osoba druga miała wyższy iloraz inteligencji niż ta pierwsza. Co myślę, że nie tylko dla mnie było zaskoczeniem, ponieważ pierwszy uczestnik miał o wiele bardziej kreatywne rozwiązania. Ale okazuje się, że to nie miało żadnego znaczenia, dlatego że oboje mieli wysoki próg IQ. I właśnie tak działa efekt progowy. To znaczy, on nie działa. Od pewnego momentu nie ma on znaczenia. Dlatego, że pierwszy uczestnik badania miał iloraz inteligencji 130, drugi 180. I okazuje się, że ten czynnik tutaj był bez znaczenia. Dlatego, że biorąc pod uwagę właśnie IQ, ten drugi uczestnik powinien mieć oszałamiające wypowiedzi na temat zastosowania koca i cegły, a było odwrotnie. Dlatego, że jeżeli badamy jeden czynnik sukcesu, to w momencie osiągnięcia danego progu wyżej już on nie ma znaczenia. Powinniśmy brać pod uwagę inne okoliczności, inne czynniki w danym badaniu. I to jest kluczowe, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób możemy to zastosować do edukacji. Okazuje się, idąc tym tropem, że wszelkie analizy EWD nie mają znaczenia, dlatego że nie bierzemy tam pod uwagę całego spektrum okoliczności, jakie wchodzą w grę w momencie, gdy badamy efekt przyrostu wiedzy, umiejętności naszych uczniów. Okazuje się, że szkoły wciąż powtarzają ten sam błąd, organizując zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych, tak zwanych zdolnych, czy dla uczniów słabych, po to, aby wprowadzać zajęcia wyrównawcze. Cały czas jest analizowany jakiś jeden dominujący czynnik. Nie bierzemy w tym momencie, podczas takiego badania, pod uwagę faktu, że tutaj cały szereg różnych okoliczności wchodzi w grę. Okazuje się, że talent odgrywa znacznie mniejsze znaczenie niż to wszystko, co się dzieje wokół.
Myślę, że nie tylko ja dałam się zwieść temu, że sukces zależny jest generalnie od naszej determinacji i naszej pracy, że to jest czynnik wiodący. Książka Poza schematem burzy ten schemat. Okazuje się bowiem, że to wszystko, co się dzieje wokół, ma równie ważne znaczenie, o ile nie ważniejsze. Dowodzą temu badania prowadzone przez Termana w roku 1921. Wtedy wystartował z badaniami, które były spisane w takiej pozycji naukowej pod tytułem Genetyczne badania geniuszu. W tych badaniach wzięło udział 250 tysięcy uczniów szkół podstawowych i średnich. Terman powtarzał taką tezę. U człowieka, nie licząc prawdopodobnie moralności, nie ma nic ważniejszego niż IQ. Twierdził on, że tylko ludzie z najwyższym ilorazem inteligencji powinni być wybierani na liderów, nikt inny. Badania trwały wiele lat. Okazuje się, że w czwartym tomie właśnie tej pozycji naukowej Terman już nawet nie używał takiego zwrotu jak geniusz, tak bardzo był rozczarowany wynikami badań, może nie tyle uczniami, których analizował, badań, dla których się poświęcał, ale wynikami swojej tezy, której nie był w stanie już obronić. Okazuje się bowiem, że sukces nie jest wyłącznie produktem jednostek, ale świata, w którym przyszło tym jednostkom żyć. Być może nie brzmi to jakoś super zaskakująco, no bo wiadomo, że jest to jasne, że musimy brać pod uwagę szersze spektrum tutaj czynników. Natomiast zawsze do tej pory starano się udowodnić, że praca jednostki jest czynnikiem, które góruje nad całą resztą. Otóż Gladwell zrobił następującą analizę. Wziął pod lupę 75 nazwisk znanych w historii władców, milionerów, ludzi nauki. Okazuje się, że aż 14 osób z tej ekipy było z jednego pokolenia. W latach 1839-1832 to były lata urodzenia tych 14 ludzi. Ameryka przeżyła największą transformację gospodarczą w historii. I okazuje się, że te osoby wykorzystały bardzo dobrze czas przemian gospodarczych, historycznych, ponieważ miały pewną wizję, którą wprowadziły w czyn. Jednak gdyby nie to wszystko, co się działo, to ich odkrycia, ich marzenia, i realizacje tego wszystkiego nie przełożyłyby się na taki sukces, jak to miało miejsce w momencie, gdy żyli w danym czasie historycznym i też w danej przestrzeni. W tej książce, ale nie tylko, udowodniono, że wdzięczność za okoliczności, w których przyszło nam żyć, i ich kreatywne wykorzystanie ma największą rolę w sukcesie. I tutaj łączymy postawę jednostki z taką pokorą wobec czasów i miejsca, w którym zostało nam dane przeżyć swoje życie. Od tego też zaczyna się książka. Pada tutaj takie zdanie na początku, że rozważając o sukcesie, zapominamy o wielkiej dozie pokory, jaką powinniśmy mieć wobec tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, co nam pomaga w realizacji danego zadania. To jest jeden z czynników, o których teraz Wam tutaj powiedziałam. Jest ich wzięte pod uwagę w tej książce bardzo wiele. Wspomnę jeszcze o kilku, które według mnie są kluczowe i mogą wnieść ogromną wartość w edukacji szkolnej. Okazuje się,
że 10 tysięcy godzin to magiczna liczba wielkości. Takie dosłownie jest zdanie zawarte w tej książce. O co chodzi? Mianowicie przeprowadzono szereg badań, że dopiero w momencie, gdy przepracujemy w danej dziedzinie z danym zadaniem 10 tysięcy godzin, dopiero wtedy jesteśmy ekspertami. Co to znaczy? To znaczy, że pracujemy 3 godziny dziennie w danym temacie, trenujemy daną umiejętność przez 10 lat i wtedy jesteśmy człowiekiem sukcesu w tej dziedzinie. Zaznaczyłam sobie tutaj ciekawy fragment na ten temat. Pozwolę go sobie odczytać. Nie zaczynamy ćwiczyć, kiedy już mamy w czymś wprawę. Ćwiczymy po to, żeby ją zdobyć. Kolejne ciekawe spostrzeżenie. 10 tysięcy godzin to przeogromna ilość czasu. Nie da się ćwiczyć tak długo przed wejściem w dorosłość bez niczyjej pomocy. Potrzeba zachęty i wsparcia rodziców. Jest to oczywiste, ale często zapominamy o tym, że to, w jaki sposób my dorośli zorganizujemy naszym dzieciom czy uczniom okoliczności, możliwości, ma ogromny wpływ na to, jakiej miary sukces będzie kiedyś na nich czekał. Drugi bardzo ważny wniosek. Dojrzałość to nie jest zdolność. Mamy tu do czynienia z podobną sytuacją, co w sporcie. W bardzo wczesnym dzieciństwie dokonujemy podziałów na grupy ze względu na zdolności i umiejętności. Czy nam to czegoś nie przypomina? Testy progowe, które wykonują nasi uczniowie z rozmaitych przedmiotów i które ich segregują, sortują w szkole od samego początku. Organizujemy grupy mniej i bardziej zaawansowane z czytania i z matematyki. Nasuwa się więc przypuszczenie, że w przypadku bardzo młodych dzieci, zwłaszcza przedszkolaków i pierwszoklasistów, nauczyciele często mylą dojrzałość ze zdolnościami. Starsze dzieci kierowane są do grup bardziej zaawansowanych, gdzie zdobywają nowe umiejętności, więc za rok osiągają jeszcze lepsze wyniki. Dlatego dysproporcja sprawności między nimi a ich młodszymi kolegami powiększa się z roku na rok. Jedynym krajem, w którym nie zaobserwowałyśmy podobnej prawidłowości, jest Dania. W tym kraju pierwsza selekcja ze względu na predyspozycje i uzdolnienia ma miejsce dopiero w wieku 10 lat. Idąc dalej tym tropem, wspomnę kolejną zasadę, jaka została przedstawiona w książce, mianowicie zasada dat granicznych. Na początek moglibyśmy przyznać, że wybór dat granicznych nie jest bez znaczenia. Moglibyśmy stworzyć 2, a nawet 3 ligi hokeja podzielone według miesięcy urodzenia zawodników. Pozwólmy zawodnikom trenować przez jakiś czas w osobnych grupach i dopiero wtedy spośród nich wybierajmy najlepszych. I teraz taką zasadę jak w sporcie moglibyśmy zastosować w szkołach. W szkołach moglibyśmy wprowadzić tę samą zasadę. Na poziomie podstawowym i średnim do jednej klasy chodziłyby dzieci urodzone od stycznia do kwietnia. Urodzone latem byłyby już w innej klasie, a urodzone jesienią jeszcze w innej. Pozwoliłoby to uczniom zdobywać wiedzę i współzawodniczyć z dziećmi znajdującymi się na zbliżonym poziomie rozwoju fizycznego. Z administracyjnego punktu widzenia system uległby pewnej komplikacji, lecz nie wymagałyby większych nakładów finansowych, za to wyrównywałyby szanse tych, którzy nie ze swojej winy muszą borykać się z poważną wadą systemu oświatowego. Bezkosztowe rozwiązanie, tylko kwestia organizacyjna i być może spowodowałoby to ogromne różnice w sukcesie edukacyjnym. Książka Poza schematem rozpoczyna się od rozdziału Sekret Roseto. Roseto to jedna z włoskich wiosek, w której żyli ludzie wyjątkowo zdrowi. Przeprowadzono badania, dlaczego tak się stało. Analizowano czynniki, które mogłyby mieć na to wpływ. Podtytuł tego rozdziału brzmi: ci ludzie umierali ze starości, nic więcej im nie dolegało. Zastanawiano się, czy dieta, czy ruch, czy być może położenie geograficzne wpływało na
można powiedzieć, doskonały ich stan zdrowia. Okazuje się, że nie. Chodziło przede wszystkim o czynnik zadowolenia ze społeczności, w jakiej żyli. A społeczność ta charakteryzowała się tym, że nikt nikogo tam do nikogo nie porównywał. Oni po prostu byli dla siebie, względem siebie asertywni, szczęśliwi z tego miejsca, w którym są, z tego, czym się zajmują. Okazuje się, że bardzo dużo czasu spędzali na tym, aby budować ze sobą relacje i więzi, wymieniać się różnymi refleksjami na temat tego, co przeżyli w ciągu dnia. Po prostu działo się tam społecznie tak, jak kiedyś w każdej polskiej wiosce. Przesiadywali ci ludzie ze sobą wieczorami na ławkach, w oknach, rozmawiając, dyskutując i dzięki temu czuli się tam po prostu bezpiecznie. I to był najważniejszy czynnik poczucia szczęścia tych ludzi, a co za tym idzie, redukowania stresu i po prostu zdrowia. Jaki z tego wniosek? Taki, że wychodząc poza schemat, musimy wyjść poza jednostkę. Ci ludzie nie byliby tak zdrowi, gdyby nie to, że żyli w takim miejscu, w takich okolicznościach, wśród takich ludzi. To wszystko miało na nich wpływ. Wyjęci z tego ekosystemu nie mieliby już szansy na to, aby żyć na takim poziomie zdrowia, a nie innym. W związku z tym to wszystko, tę zasadę możemy przełożyć też na inne dziedziny sukcesu. Zrozumienie sukcesu wymaga przede wszystkim skromności i tego, aby wziąć pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności i czynniki, które wpływają na to, że jesteśmy w tym miejscu, a nie innym. Myślę, że najbardziej konstruktywnym wnioskiem, jeżeli mielibyśmy taki jeden tylko wyciągnąć z tej książki, jest taki, aby po prostu być wdzięcznym za to, co mamy, w jakim miejscu jesteśmy, w jakiej przestrzeni i czasach żyjemy i maksymalnie móc to wykorzystać swoją postawą, determinacją, pracą i wtedy ten sukces jest możliwy poza schematem.